Czy powróci po roku do Opola? I od Opola do Opola to taki koncert, który podsumowuje te minione 12 miesięcy. Co takiego wydarzyło się w twoim życiu właśnie w ciągu tego roku? W ciągu tego roku ukazało się wiele innych singli, które wydaliśmy pomimo burz. Było Limit Chance, Jak Sen i Cud, które zostały właśnie wydane w zeszłym roku. No, w tym roku czekamy na premierę kolejnego singla, czyli Już Nie Ty. Wychodzi w tym roku również kolejna płyta. W zeszłym roku ukazała się również po Opolu wersja deluxe mojego albumu. No i cała masa naprawdę świetnych koncertów, która jakby utwierdziła nas w tym, co robimy i postawiła nas mocniej na polskiej scenie muzycznej. Pomimo burz, ten utwór, który zaprezentujesz w niedzielę w Opolu, to jeden z najczęściej albo najczęściej w ogóle grany utwór w stacjach radiowych. Jak tego dokonałeś? Jak tego dokonałem, to nie ja, to stacje radiowe. Jakoś się tak wydarzyło, że bardzo przypadł ludziom do gustu i myślę, że każdy, kto kiedyś był zakochany, kto kiedyś walczył o swoją miłość, polubił tę piosenkę. Kolejne single, starasz się też, żeby właśnie osiągnąć taki wynik? Wiesz, to nie o to chodzi, żeby się ścigać z liczbami. Chodzi o to, żeby być sobą, żeby pozostać sobą w tym, co robisz i śpiewać teksty, które są zgodne z twoim ja. Nie ścigam się, jeśli o to chodzi. Zapowiadałeś na swoim profilu na Facebooku, że jesień będzie gorąca. Jesień będzie gorąca, bo lato było zimne. Musi tak być. Niestety. Ten rok nie był zbyt obfity w słońce. Mam nadzieję, że na jesień się to zmieni. Jeśli chodzi o moją jesień, to oczywiście za chwilę wychodzi kolejny singiel, jak powiedziałem wcześniej, i ukaże się nowy album. Z chłopakami za chwilę wchodzimy do studio i wszystko rejestrujemy. Prace nad teledyskiem trwały. Widziałam zapowiedzi, że szukasz statystów do teledysku. Tak, dlatego, że to był teledysk fabularny. Potrzebowaliśmy trochę młodzieży. Też zagrało kilku świetnych aktorów, jak Mateusz Łapka czy Agnieszka Kaczorowska właśnie w tym utworze. Co się będzie działo dalej na jesieni, co się będzie działo dalej po teledysku, to czas pokaże, a w tym momencie no to nie chcę wam za dużo zdradzać. Lubisz współpracę jednak z młodymi artystami, czy to aktorami, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale też muzykami, Monika Lewczuk, Sarsa? Tak, generalnie mam tą przyjemność, czy ten komfort, że wydaję w wytwórni Universal Music Polska, jestem w menedżmencie Magic Records i często stykam się po prostu na korytarzu z różnymi znanymi twarzami z polskiej sceny muzycznej. Bardzo się lubimy i często powstają z tego wspólne projekty. Nie rywalizujecie, wręcz przeciwnie, wspieracie się. Oczywiście, nigdy nie rywalizujemy, bo nie o to chodzi w muzyce, raczej mocno sobie kibicujemy. Antek Smikiewicz naszym gościem, dziękujemy.